dyżurnego satyryka. Niechaj zajmie problem twój, niech satyryk się potyka i za ciebie wiedzie bój. Polak kocha narzekanie, twierdzi, że go niszczy pech, więc panowie oraz panie, o przepraszam, panie i panowie oczywiście, pamiętajcie, tylko śmiech, ho, ho, tylko śmiech nas może uratować. Dzień dobry państwu. No, nie będę ukrywał, kampania wyborcza już się zaczęła. Mimo że tak oficjalnie to będzie później, ale w Platformie Prawybory tu wygrał tamten, no ta trójca to wiadomo, że wygrywa, ale gdzie inni też wejdą, ludzie walczą o posady w Sejmie, bo się okazuje, że to jest coraz bardziej intratne zajęcie. Kiedyś jak ktoś był posłem, to tam ewentualnie zarobił, jak tworzył lobby. To znaczy, że on takie prawo zrobił, że tam ktoś mu za coś, no nie wiem, może jakoś lizaka kupił, albo dał mu bilet na tramwaj, coś takiego. No, w każdym razie coś dostał za to. Nawet była taka specjalna komisja przez pana Balcerowicza przysłana i stwierdziła, że no, coś biorą. A teraz już nie będą musieli, proszę państwa, odprawa 56 tysięcy z hakiem złotych dla posła, który był przez dwie kadencje posłem. A teraz już nie będzie, żeby mu przykro nie było. Dostaje ponad 500 miliardów starych pieniędzy. No to jest pewna robota, teraz ludzie będą chcieli być posłami. A jakże rzuci tę robotę inną i chce być posłem. Więc o co chodzi, proszę państwa, ja jestem dobry człowiek, wszystkim dobrze życzę. Wiem, że taki kandydat na posła, to on musi coś obiecywać. On nie może tak, o, po prostu, chcę być posłem, jestem uczciwy, nie mam nic, trabanta, coś tam, tak kiedyś było, że jak biedny, to uczciwy. No ale jesteś w sobie biedny, to głupi, więc różnie ludzie mówią. No też nie o to chodzi. Trzeba umieć obiecywać coś, co teoretycznie można wprowadzić. Na przykład metro, w Warszawie jest coś takiego, kawtka, kolejka, kawałek jest tam. Całe miasto się cieszy, że ma metro, mało kto jeździ, bo tylko ci z Ursynowa, ale wszyscy płacą. Teraz w gazecie czytałem, znowu 5 milionów złotych, było kilkanaście. Płaci się koszmarne pieniądze po to, żeby garstka ludzi sobie jeździła tam i nazad, a reszta Warszawy nie ma, ma się cieszyć, że tam ci jeżdżą. A przecież jest na terenie Warszawy metro i na terenie każdego polskiego miasta, naprawdę. To są tory Polskich Kolei Państwowych. Tutaj około nas jest od Focka do Warszawy, do centrum jest. I tu są stacje po kolei na terenie Warszawy. No ale miasto mówi, to jest Polskie Koleje Państwowe, niech oni dokładają. A PKP mówi, to są nierentowne te kolejki. I te się likwiduje, bo tam ile nie, trochę by dołożył i można tym jeździć. Ale nie, tutaj nie, bo to nie jest miejskie, natomiast metro, proszę bardzo, kasa się dokłada. Czy nie można by tych kolei przekazać miastu tak za darmo? Niech mają to na terenie miasta, co jest. I stworzą metro w całej aglomeracji. To samo jest w Poznaniu, to samo jest w Katowicach, to samo wszędzie można stworzyć metro na tych torach, które są. Tylko parę złotych kolejki, kupić gdzieś wagoniki, trzy wagony i lokomotywa i nic więcej. To szybciutko by się przemieszczało. Korki są w miastach, dojechać się nie da, a tory stoją puste. Dlaczego? Bo to jest własność PKP, osobne państwo. My jako miasto mamy nasze metro. To jest wspólne, nasze, państwowe i posłowie, kandydaci na posłów, obiecujcie, że to załatwicie. A jak załatwicie, to w ogóle nie wiem, naród was ozłoci. Jak to dobrze, redaktorze kochany, że pana zastałem. Żona mówi, idź do pana redaktora, on mądry jest, pogada się, może na ciebie jakiś rozum spłynie, tak przyszedłem. No tak, widzi pan, no bo właśnie tak siedzę, zastanawiam no się. Właśnie, no to taka pogoda niepewna. Pogoda piękna. Chmurzy no to się, właśnie brzmi co chwila. No ale ja w ogródku coś chciałem robić. Myślę, lepiej. Ma pan rację, lepiej pogadam z panem, poczekam aż się pogoda wyklaruje. Ja panu mówiłem, że my z żoną chodzimy do tego lekarza od głowy. Taki, co nam, to ja znam. No i on nam ciągle mówi myśleć pozytywnie. No i co też pozytywnie pomyśleliście? Od tego myślenia pozytywnego to mnie głowa rozbolała, wziąłem tabletkę z krzyżykiem. I co, pomogło? Nie, ale bardzo wierzę, że dobrze, pomaga. No ale o co chodzi? I o to chodzi, że tak, słuchałem tego, co to go tam pan prezydent dzień zaczyna od tego, że dzwoni do tego z tej Unii, co to ma 3% poparcia do tego profesora Geremka. A, no tak. Wita go i wtedy już jest zadowolony, że piękny dzień, bo to jest taki człowiek. Ale kogo pan słucha? Pana prezydenta czy profesora nie, Geremka? Nie, no, tego Geremka, który mówi, jakby ministrem, to tak mówi, ministrem, to adwokatem naszym, orędownikiem naszego wejścia. Dokąd? Do Unii. To Francja i Niemcy. No, to są największe orędownicy. No i tak nasłuchałem się tych orędowników, no i zacząłem myśleć pozytywnie, bo no, jak takie Niemcy, takie Francuzy nas chcą wprowadzać do Unii, to my myk, myk,
jesteśmy w tej Unii. Ale nie jesteśmy. A to słyszę, że myk-myk, a to właśnie Francja i Niemcy i mówią, nagle, że hamulcowy, że my do żadnej Unii nie wyjdziemy. Tak, okazuje się, że w tej chwili w naszym wejściu do Unii najbardziej popierają nas Szwedzi, Hiszpanie, tak, na przykład. No, no właśnie, i ja mówię, to jak ja teraz mogę myśleć pozytywnie, jak mnie taki człowiek, co to pan prezydent zaczyna dzień od dzwonienia i miżdżenia się do Geremka, jeżeli on profesora. Profesora, jeżeli on mnie wprowadza w takie maliny, no. Nie, nie, panie Antoni, bo pan nic znowu nie rozumie. Dobrze, że wychodzicie do tego lekarza od głowy. Bo nie rozumie, dlatego chodzę do lekarza. No, może wreszcie się nauczycie myśleć pozytywnie. No. Ja panu tę sytuację z Unią Europejską i Polską na takim przykładzie. Proszę was. Ma pan narzeczoną. Miałem, to była żona Czesława. Ja teoretycznie mówię, ja... że ma pan narzeczoną. Dobrze, nie pan. Miałem. Ktoś ma narzeczoną. Nie, ja miałem narzeczoną. To miał pan, ale ma pan już żonę, to nieważne, nie ma nic. No. Ktoś ma narzeczoną. No. I mówi tej narzeczonej, moja droga, ja się z tobą ożenię. Aha. Zostaniesz moją żoną. No, słusznie mówię. Więc ta narzeczona z radości ręce zaciera, ach, będę miała takiego fajnego męża. I mówi tak, ale na wszelki wypadek, żeby się nie rozmyślił, to myk, myk, pokażę mu wszystko, co mam. Tak, i obiadek to, zrobię. No, i wszystko zrobię. I on się przeprowadził nawet zapytam do niej. Zapytam go, co chcesz, to wszystko dla ciebie zrobię. A nawet niech już będzie przed ślubem, wszystko mu dam. No to on się do niej przeprowadził. No to fajna narzeczona. Nie fajna narzeczona. Czemu? Tak samo jest z tą Unią Europejską. Bo ten chłop myśli sobie tak, co się przeprowadził do tej narzeczonej. Zaraz, zaraz. Ona mnie wszystko robi. Ja u niej mieszkam. Ona mi wszystko dała, tak no. Jak żona mężowi, to na cholerę mi się żenić, kiedy ja to wszystko mam i jestem wolny. To samo z Unią Europejską. Unia Europejska powiedziała nam, że nas przyjmie, czyli się z nami ożeni, więc myśmy jej dali już wszystko. No tak. Myśmy załatwili ścianę wschodnią, tak. Żeby nie bruździła Unii Europejskiej, chociaż myśmy na tym stracili. Myśmy dali Unii Europejskiej banki, sklepy, handel, ziemię, wszystko. Ta Unia Europejska po prostu u nas już bez małżeństwa jest. To po co nam się, to po co tej Unii z nami się żenić? Oż w***jeża! Jak pan się wyraża? Pan mnie, to jak ja mam myśleć pozytywnie, toż Unia nas załatwiła na cacy. Oczywiście, nie. To nie Unia to nas załatwiła. To myśmy sami się załatwili na cacy. Ależ pan jeszcze, jak ja żonie powiem, że dobrze, że ona przed ślubem non consumatum mi powiedziała. No właśnie. To inaczej ja, nigdy by się pan nie ożenił. To tak, no po co? Że no. Taki głupi to ja nie jestem. Oczywiście. Ależ pan mnie oczy otworzy. Jak ja Czesławie otworzę oczy, to ona nie zaśnie. No, ale pan mądry jest. No dobrze, że pana w telewizji pokazuje, bo jakby jakiegoś durnia jeszcze mnie pokazuje, to chyba bym już nigdy pozytywnie nie myślał. Dlatego ja jestem starym kawalerem. Teraz korespondencja od państwa, za którą bardzo dziękujemy. Przychodzi listu wiele paczek, przysyłają państwo tak dziwne rzeczy. Za chwilę pokażę. Dziękujemy naprawdę za wszystko i prosimy o jeszcze. Pani Joanna Misa z Tarnobrzegu przysłała takie slipki i pani mówi, że mąż bał się ubrać, no rzeczywiście z igłą w środku. No i w miejscu takim ta igła, że pani Joanna no, nie pozwoliła mężowi ubierać, nam przysłała. No, że to nie mój rozmiar, to będzie u nas wisiało jak w muzeum takie coś. Kolejna przesyłka od pana Marka Góry z Gorlic. Przysłał pan nam wodę mineralną i to jest bardzo ciekawa rzecz. Producent wody mineralnej nalał do butelki wody, ale zamieścił w środku metkę firmy konkurencyjnej, że jak człowiek wypije i mu będzie bardzo smakowało, wyjmie ze środka ową metkę, nalepkę z innej wody, przeczyta i wypije następną, inną. Bardzo dobry pomysł. No i teraz z prasy wycinki. Mamy takie, proszę bardzo. Remis młodzieżówki. Młodzieżowa reprezentacja Polski do lat 21 wygrała ze Szkocją 1-0. I to był remis. Ja się wcale nie dziwię, my teraz mamy znakomitych piłkarzy. Co to tam, 1-0 to remis. 7-0 chyba się powinny wybrać, 15-0 z taką Szkocją i tam 1-0. To jest remis. Co Polak potrafi? O, właśnie, jak nas oceniają. Na Białorusi książka wyszła, która opisuje Polaków, jak się Polacy zachowują, bo Polacy dla tych Białorusinów takie dziwne stworzenia. Polacy jako kawalerowie pełni są galanterii wobec kobiet. Całują w dłonie, całują, czyli z tej strony kobiety całują. Wręczają kwiaty, mówią komplementy. Tak się Białorusin dziwi, jak zobaczy Polaka.
I w przeciwieństwie do Amerykanów i Anglików, Polacy są gotowi powrócić do rozpatrzenia kwestii służbowych i biznesowych w nieformalnej atmosferze. To znaczy, że Polak najpierw w biurze, tam gdzie go podsłuchują, pogada tam, że on nie my to, a potem już wieczorem z tym Białorusinem jakoś tam te sprawy załatwia. Oni to wiedzą. Kolejny wycinek. Chcemy wybudować dom i mąż brata zaproponował. No właśnie, w Holandii oni tam walczą o to, żeby tam, już podobno walczyli, że może być z chłopem baba z babą, ale u nas od dawna mąż brata, proszę bardzo, coś zaproponował. Dalej, proszę Państwa, immunitet z rezygnacją. No będzie, proszę Państwa, fantastycznie. Po pierwsze, poseł będzie mógł zrezygnować sam z immunitetu, taki projekt jest, ale ciekawy jest co innego, że będzie 560 gabinetów, bo się okazuje, że posłowie nie mają gdzie pracować, no nie mają bidaki, bo to wymyślają te ustawy i siedząc na łóżku, a papiery mają pod łóżkiem, w hotelu sami tak piszą. Więc będzie 560 i wiecie co? Jest napisana cena maksymalna takiego, bo będą budowali, 6,5 tysiąca złotych. W tej chwili jak się buduje luksusowe mieszkanie, to wychodzi 3 tysiące złotych. Nie wiem, czy biuro to drożej, czy taniej. W każdym razie zakładając, że taki gabinet posła będzie miał 20 metrów, to wyjdzie mniej więcej tyle koszt jednego gabinetu, ile koszt jednego miejsca w nowym więzieniu w Radomiu. O. Czyli żeby się poseł źle nie czuł, powiedzmy, on ma tu swój komfort za 130 tysięcy. Jak mu się coś później uda i musiałby w Radomiu mieszkać, to tyle samo za niego tam zapłacą, czyli standard pewno będzie bardzo podobny. A propos właśnie standard, proszę Państwa, w Malborku właśnie lokatorzy spod celi. Osadzeni, pilnowani są całą dobę. Tutaj pokazują ładną budkę strażniczą, gdzie są pilnowani i jak są pilnowani więźniowie w Malborku w więzieniu. Ale patrzymy na innej stronie tej samej gazety. Działkowicze budują często efektowne altany. Okazuje się to samo zdjęcie, co znaczy, że więźniowie w Malborku są przetrzymywani w altanach. W Stanach Zjednoczonych są prywatne więzienia i one taniej znacznie wychodzą od państwowych. Widzę, że w Malborku już pierwsza jaskółka. Mamy prywatne więzienie. Po prostu panowie klawisze na weekend biorą robotę do domu, czyli biorą więźnia ze sobą i taniej kosztuje. Pilnują go u siebie w domu w altance. Malbork zaczął, inne więzienia róbcie to samo. Budżet nie ma pieniędzy. Bierzcie pracę do domu. Dobry, panie Tadeuszu. Dobrali się do was, dobrali. Słyszał pan, tak? Czytałem w gazecie, że będą zaglądali policjantom do garaży. To panu garaż przeczepią teraz? Proszę pana, wie pan, gdzie mi mogą zajrzeć? Ja nie mam garaża przecież żadnego, no. No to co, jak piszą w gazecie, że będą policjantom zaglądali do garaży? No ja nie mam garażu, no. No to bo mają sprawdzić, jakie wy macie samochody. No ja nie mam samochodu. A miał pan? Miałem malucha, proszę pana, no ale pieniędzy na ubezpieczenie nie starczyło, ukradli w nocy i po maluchu, proszę pana. Ale dwuośmiolatek był, proszę pana, jeszcze sprzedał. No bo wiem, że mają tak, wie pan, robić, że to się będą sprawdzali, co policjant ma i potem policzą, ile on zarabiał, wie pan, razy 12 miesięcy i popatrzą, czy jemu by starczyło na to, co ma. Bo podobno są tacy, co to mają policjanci w garażach różne rzeczy, albo ich babcie, co mają samochody. No. Proszę pana, no to jest tak pod publikę. Niech oni sprawdzą, co ci złodzieje mają. Ale też ma być właśnie, że słyszałem, pomysł genialny, proszę pana, to wpadli, to nie wiem, to ktoś jakiś mistrz świata chyba, tam gdzieś jest, tam to rządzą. To pewnie ktoś od nas, no co? Że wie pan, co ma być? Że przestępcy, co nie składają PIT-ów, bo nie składają, bo mają to no w głębokim. I no oni się okazuje, że mają na przykład, powiedział tak jeden bardzo ważny, że ale oni rejestrują samochody i inne ważne tam nieruchomości na żony były, co są obecne, tylko że się rozwiódł, na babcie, na dziadków i tak dalej. I wie pana, co oni wpadli? Że podliczą takiemu dziadkowi, przestępcy, całą emeryturę, co dostał od tego, popatrzą, ile kosztował samochód, jak im wyjdzie, że auto więcej im zarobił, to będą podatki płacić.
takie odkrywcze stwierdzenie padło w telewizji. Że mówi, i odsetki damy, proszę pana, a to się zbierze na całość, że zabierzemy te uzyskane pieniądze w wyniku przestępstwa. Taki pomysł, nowy. Oni, proszę pana, całą korupcję rozwalą w ten sposób. Korupcja na pewno już spać nie może z przerażenia, proszę pana. Teraz posłowie wykombinowali to, do laski podobno już wpłynął taki wniosek, aby ukrócić korupcję urzędniczą też, bo oni są dobrzy, mówią, co ci urzędnicy, tak zamówienia publiczne, bez przetargu, mówią, a z kolei, wie pan, żeby nie było tak, że za byle ekskrement, żeby nie trzeba było przetarg organizować, to mówią tak, powyżej 3000 euro, jak jest jakaś inwestycja, to przetarg. Czyli 2999. Jak w supermarkecie. Tak. No, bez przetargu. To ja już teraz widzę, jak to będzie, proszę pana. Inwestycja będzie taka, na jedną ścianę umowa 2999, potem cztery okna 2999, podłoga 2999. Posprzątanie pokoju 2999. Także już nie będzie w ogóle żadnego przetargu, proszę pana. Wszystko będzie zrobione. Szpital zrobią cały za 2999. Niech pan słucha, bo są te sprawy już się tak, że tak się wyrażę, kupy trzymają. Otóż nie wierzą sobie wzajemnie. Kto? Nie mają zaufania posłowie do siebie też. No to się nie dziwię, bo to wie pan, różne partie, różni ludzie. Proszę pana, w Sejmie mój kolega Zdzichu Bączek tam był, znaczy chronił niby, filował tam trochę. No i co? Mówi wszystko, popielniczki, proszę pana, wiadra na śmieci, wszystko, z identyfikatorami takimi, proszę pana. Ręczniki, wszystko. A w domu poselskim, jak byli tam, bo uspokajali gościa, który się, proszę pana, za dużo wprowadził w euforię po zwycięstwie w głosowaniu. No i co? Że okazuje się, że te logo domu poselskiego na każdej łyżeczce, na ręczniku, na biurkach nawet, żeby nie wynieśli, proszę pana. Tak wynoszą? No teraz nie wynoszą, bo wszystko zalogowane, nigdzie by nie sprzedał, nikt nie przyjmie przecież, żaden szanujący się paser tego, proszę pana. Proszę pana, końcówka Sejmu i zmieniają teraz przepisy, żeby się przypodobać Europie. Wie pan, że już nie będzie, że był jakiś tam pod wpływem 13 promili, co pan mówił, że jeden jechał samochodem. No. Nie, już teraz będą... Kobieta, co miała 10 promili tylko, czyli dwójpółkrotną dawkę śmiertelną, uciekła policjantom. Którzy byli trzeźwiejsi od nich. Byli nieco trzeźwiejsi, no. No nie wiadomo, ile oni mieli. No, a wie pan, co będzie teraz? No. W miligramach na litr wydechu. Trzeba będzie wszystko przerabiać. Znaczy co, alkomaty nasze promilowe... Won. No ale i przepisy są przecież, ile promili wszystko, tam... Wszystko będzie zmienione, że będziemy się podlizujemy Europę. To ja będę podawać, jak kogoś złapię, to nie tak jak z sympatią się kiedyś mówiło. O, ten chudzinka taki oledwo na nogach stoi, 5 groszy by nikt za niego nie dał, a 8 promil. Obok niego jego towarzyszka życia na kartę rowerową 12 promil. Tylko co, 5 miligramów na litr? Wydechu. O Boże, to wstyd będzie, proszę pana, do wiadomości publicznej nie, podawać. To jest, co ale powiem? I wszystko się zmienia, proszę pana. Trzeba znowu będzie zmienić ustawę o broni. Bo wie pan, co się okazuje, że u nas jest... Bardzo dobra ustawa. Bardzo dobra. Nie kupi byle kto broń. Byle kto kupi teraz, proszę pana, co chce. Karabin, pistolet, wiatrówkę do zabijania, proszę pana, wszystko chce kupić. To mi pan nie wmówi, bo akurat znam ustawę. Wiatrówka też podchodzi pod broń niebezpieczną. Jest to broń niebezpieczna. Trzeba mieć zezwolenie, tak? Trzeba mieć zezwolenie, licencję sportową, proszę pana. Potem lekarskie, trzeba mieć badania. Ale i zezwolenie kiedy? Ale kiedy? Ale kiedy? No, jeżeli wiatrówka ma lufę... Gwintowaną. A, proszę pana, Amerykany już, Niemcy i jakieś inne ze wschodu zaczęły produkować specjalnie wiatrówki na Polskę, niegwintowane. I ona nie podlega. Ale, ale to ona tak samo działa jak tamta? Identycznie, na 400 metrów, proszę pana, wali pistolety takie, tak samo. Ale to... tu na, proszę pana, 300 metrów na sekundę jest prędkość pocisku zgwintowanej. No, a z tej jaka? Tyle samo. Czy co, przychodzi pan do sklepu z dowodem, że jest pan pełnoletni i kupuje? A ja nie muszę dowodu, bo widać, że pełnoletni. Kupuję, proszę pana, pistolet, strzelbę sobie kupię, wszystko specjalnie na Polskę robione, nic nie trzeba, licencji, podatków, nic płacić. Patrz pan, no. Tylko nie dwa można... dwa lata kombinowali z tą ustawą o broni. I tylko wie pan czego? Nie może pan też mieć przedmiotu przypominającego kij bejsbolowy. Nie, kij bejsbolowy wolno kupić, tak. Ale czegoś, co przypomina kij, jest wykonane z drewna czy z innego twardego materiału, nie wolno mieć. Nie, ale siekierę może pan.
Siekiera? No tak, no oczywiście, bo siekiera nie jest podobna do kija bejsbolowego. No to widzi pan, no to co, taką pałę ma pan i siekierę. I załóżmy, ktoś chce nadać komuś kłopot. To przecież jak siekierą machnie, to raz i po zawodach. Pan premier, proszę pana, bardzo mi się spodobał, bo on się młodo trzyma. Czemu? No tak. On przyznał się strażakom, jak był Dzień Strażaka. Nie wiem, czy pan słyszał. Nie. On powiedział, strażacy, bracia moi kochani. Tak? Jak ja byłem mały, to ja marzyłem, żeby strażakiem kiedyś w życiu być. Proszę. Wie pan, a ja jak byłem mały, bo też byłem kiedyś mały, to marzyłem, żeby zostać kolejarzem. Zobacz no pan. I patrz pan, ja myślę, że ci wszyscy, którzy chcą takie ważne funkcje w państwie mieć, nie? Tam prezydentem, premierem, ministrem, posłem nawet, nie? No. Żeby każdy obowiązkowo poza tym oświadczeniem majątkowym jeszcze napisał, o czym marzył, kiedy był mały. I żeby może mu spełnić to marzenia. Bo okazuje się, że wszyscy jak byli mali, to no, o czym pan marzył? Żeby być kolejarzem, nie? Ja, żeby być, proszę pana, pielęgniarką marzyłem. Tak? No tak, no ale z powodów oczywistych mnie nie przyjęli, zostałem policjantem. Ale co drugi marzy, żeby być policjantem, strażakiem, nauczycielką, proszę pana. Coś w tych ludziach jest takiego, że jak są dziećmi takimi uczciwymi, to wszyscy marzą o jednym, żeby być w tej dziadowskiej budżetówce. I żyć na koszt państwa. Jak bardzo nasi rodzimi handlowcy wychodzą frontem do klienta, widzimy na zdjęciu zatytułowanym Szeroki wachlarz usług. Autorem jest pan Tomasz Kaszuba z Warszawy. Otrzymuje pan weekend w hotelu Motyl w Krynicy Górskiej wraz z zestawem wyrobów ufundowane przez firmę Motyl. Klawisze pod kluczem to tytuł zdjęcia, które nadesłał pan Jarosław Kropiwiec z Włodawy. Otrzymuje pan zestaw szwajcarskich zegarków Growana ufundowany przez producenta firmę Growana. Za zdjęcie pod tytułem Nie dotyczy niewidomych pani Anna Gawrońska z Barcina otrzymuje telefon bezprzewodowy oraz faks Veris ufundowane przez producenta firmę Veris. Za zdjęcie pod tytułem Policja po reformie autorka pani Agnieszka Jarząbek z Kielc otrzymuje autoblokadę skrzyni biegów Niedźwiedź Lok ufundowaną przez producenta firmę Niedźwiedź Lok. Ja program już kończę, ale wiem, że dyżurny satyryk kraju nie był jedyną rozrywką dzisiaj dla państwa. Nie, no dzisiaj gminy wprost szaleją, fundują państwu rozrywki na przeróżnych stadionach, festynach. Proszę bardzo, tu występuje jeden, tam coś się dzieje, tu orkiestra gra, a jak filmy gdzieś tam wyświetlają na powietrzu. O to chodzi, żeby naród się bawił, igrzyska muszą być i o tym wie każdy radny. Szczególnie jak się zbliżają wybory, to wiadomo, że ten radny, no niby on dla społeczeństwa, to ale sam tam jakoś tam się przewinie, że on chce być na posła, wyjdzie, powie, ja tam nie, ja jeszcze nie, żadna tam kampania, ale wiecie państwo, no ja tak ewentualnie bym kandydował, pieniądze na kulturę są, więc niech się, co wydawać? W ubiegłym roku, pamiętacie, Wrocław miał 1 000 000 złotych, co z tym zrobić, nie wiadomo. Placido zaprosili, Domingo, proszę bardzo, zaśpiewał dla paru osób i pieniądze wziął i pojechał. I święty spokój. To jest racjonalne wydawanie pieniędzy. Ludzie chcą się bawić, są na to pieniądze, więc niech się bawią. Także dzisiaj, proszę państwa, szalejemy. Im bliżej wyborów, tym będzie weselej na pewno. Dzisiaj prawybory w Platformie też są w niektórych miastach. Idźcie, a może chcecie Platformę mieć? Może. Proszę bardzo, jak się bawić, to się bawić. Ja już lecę na jakiś festyn. Do zobaczenia za tydzień. Jak człowiek chce, to sobie znajdzie. Problemów 1000, zmartwień 100. Martwić się będzie coraz bardziej. Na każdym kroku widzi zło. A jak się uprze, to zamęczy siebie, rodzinę, kota, psa. I będzie nudził, będzie dręczył. Kochany, po co ci tak rano? No po co? Już można spokojnie żyć, nie? Dyżurnego satyryka niechaj zajmie problem twój. Niech satyryk się potyka i za ciebie wiedzie bój. Polak kocha narzekanie, twierdzi, że go niszczy pech. Więc panowie oraz panie, nie, dobrze. Więc panowie oraz panie, pamiętajcie tylko śmiech.